Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy w obronie podmiotowości rodziny i Polski. A naszym i Państwa gościem dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże, Panie Ministrze. Szczęść Boże, Ojcze, witam Państwa. Panie Ministrze, podmiotowość rodziny i Polski, ale nasz sąsiad przeżywa 112 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenny naród, suwerenne państwo, suwerenny kraj. Pańskie refleksje na ten temat? Tak, rzeczywiście to wojna, która jest najbardziej zakresową, najszerszą wojną toczoną w Europie od zakończenia II wojny światowej, której towarzyszą jednocześnie daleko posunięte zbrodnie wojenne, wręcz ludobójstwo. Myślę, że to, co najważniejsze, to, że nie powinniśmy przede wszystkim przyzwyczajać się do tego, że takie rzeczy dzieją się w XXI wieku w naszej części Europy, że w ogóle gdziekolwiek się dzieją. I to pokazuje jedną ważną również rzecz, mianowicie, że historia się nie skończyła, że ciągle mamy do czynienia z tymi zagrożeniami, właśnie dla suwerenności państw narodowych, z tymi zagrożeniami dla życia, zdrowia ludzi, całych narodów i ciągle potrzebujemy właśnie tej troski i tego zaangażowania i obrony, również zaangażowania w obronę narodową, aby rzeczywiście chronić tych, za których ponosimy odpowiedzialność. Tak? Myślę, że ten temat, jak mówimy właśnie o rodzinie, o państwie, o narodzie, bardzo dobrze to ujmuje. Te zagrożenie dla wspólnot tych najniższego rzędu, jak rodzina, tych najbardziej podstawowych, fundamentalnych i tych wspólnot narodowych, państwowych, one ciągle istnieją. Te wspólnoty też ciągle, zawsze będą miały do spełnienia swoją rolę, aby chronić członków tych wspólnot i no, zarówno dla rodziców, jak i dla władz, dla wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność. Media też są władzą, tak? Czwartą władzą. Dla wszystkich, myślę, aktualne jest to zobowiązanie właśnie, żeby... My chcemy być przestrzenią dialogu. Nie władzy, ale dialogu społecznego i komunikowania się. Jeżeli rozumiemy władzę nie jako przemoc, tak, nie jako narzucanie komuś w sposób jakiś autokratyczny swojej woli, ale właśnie jako służbę i jako koordynowanie działań na rzecz dobra wspólnego, tych wspólnych, aby je ukierunkować właśnie w tych celach, które są celami zbiorowości, to myślę, że i media, i też samorząd, i wiele innych ośrodków, nazwijmy to, koordynacji czy decyzji, spokojnie tą władzą możemy nazwać. No, rzeczywiście problem może polega na tym, że tak jak czasami na Zachodzie rodzina, tak może też władza, niestety te pojęcia tracą swoje pierwotne znaczenie, a te znaczenia są zawsze związane z pewną subsydiarnością, tak? Ze służeniem, wspieraniem, pomaganiem tym wspólnotom niższego rzędu. Będziemy i rozmawiamy o suwerenności, podmiotowości, będziemy to rozgraniczać, dlaczego podmiotowość, a nie suwerenność rodziny i Polski, ale narysujmy jeszcze ten kontekst geopolityczny, w którym znajdujemy się, ponieważ Polska wstępuje w struktury Unii Europejskiej, jest łaskawie przyjęta w 2004 roku, ale przed 2004, po 2022 nieustannie mówiła państwom Europy i też Unii Europejskiej o niebezpieczeństwie relacji z Rosją. Jednak ten układ nieustanny Berlin, Paryż, Moskwa był
ośrodkiem wielkich wpływów i wielkich relacji. Teraz 2014 rok, pierwsza inwazja, 2022-24 lutego, kolejna już taka ewidentna militarna inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I przyglądamy się państwom Unii Europejskiej. I rodzi się pytanie, czy to nie jest tak, że Moskwa, która bardzo mocno wpływała i swoimi strukturalnymi, instytucjonalnymi, ale również takimi pozaformalnymi, o różnych trolach, o różnych agenturach wpływu mówiło się, że przez to oddziaływuje też Moskwa i Federacja Rosyjska na świadomość państw, narodów i też na sprawowanie władzy. Teraz postawa, zwłaszcza tutaj Berlina i Paryża, Brukseli, w stosunku do wojny w Ukrainie, czy nie zwiastuje takiej perspektywy, że za niedługo, oby ta wojna zakończyła się jak najdłużej, będzie Moskwa rządzić w Kijowie przez Berlin, Paryż i Brukselę. Czy mamy podstawy tak uważać i czy pan minister odnajduje takie argumenty, które mogą o tym świadczyć? Dlatego też tak trudno nam o podmiotowość rodziny i Polski w strukturach Unii Europejskiej. Tak, myślę, że tutaj można tego typu zależności sformułować, dostrzec. Myślę, że możemy wyjść od zaprzeczenia tej tezy Fukuyamy. To znaczy, że rzeczywiście historia się nie skończyła. Ja parę dni temu byłem w gminie Konkolewnica, uroczysko Baran, gdzie właśnie Sowieci w 1944-1945 roku wymordowali ponad 1500 polskich żołnierzy, członków elit tamtejszego tego regionu, Mały Kateń. Tak? I będąc tam, bardzo mocno można sobie uświadomić, że historia rzeczywiście się nie skończyła, że te tragiczne karty tej samej historii zapisywane przez tych samych barbarzyńców zapisywane są również teraz. I tak samo nie zmieniło się nasze geopolityka się nie zmieniła, tak? Ona w jakiś sposób wpływa przecież na te zależności. No i niestety ta tożsamość narodowa, ta kultura, czy jej brak właśnie, pewne barbarzyńskie rysy cywilizacyjne, które widzimy i w Rosji, ale też w Niemczech, żeby nawiązać do określenia cywilizacji turańskiej Konecznego, to ciągle jest obecne. To nie jest tak łatwo zmienić. Cywilizacja łacińska też trwa, mimo że jest przedmiotem takiej tak wielkiej agresji. Ale do czego zmierzam? Że rzeczywiście, jak patrzymy na relacje Berlin-Moskwa, jakże tragiczne dla Polski i w ogóle tej części Europy w ostatnich 300 chociażby latach, nie mówiąc już o tragicznym XX wieku, to ten schemat się powtarza, prawda? Ta współpraca dwóch silnych mocarstw ponad głowami Polski i Europy Środkowej z jednej strony, a z drugiej strony powinna nam temu towarzyszyć w mojej ocenie, ale myślę, że to wielu teraz już to dostrzega i się z tym zgadza, że tylko silne struktury polityczne, tylko silna współpraca państw w naszym regionie jest w stanie położyć kres temu tragizmowi naszego geograficznego położenia, które powoduje, że jeżeli nie jesteśmy silni jako Polska, jako Międzymorze, można by rzec, jako Europa Środkowa w bardzo szerokim znaczeniu, od Skandynawii po Bałkany, no to jesteśmy albo protektoratem rosyjskim, albo niemieckim. Jedną rzecz też, jeśli można, bym zauważył. Mianowicie, trochę nawet powiem szczerze, mnie to zaskoczyło, jak zobaczyłem dane dotyczące handlu bronią z Rosją właśnie w latach 2015-2020. Okazuje się, że Niemcy i Francja to 80% handlu, dostaw broni do Rosji z całej Unii Europejskiej. Włochy są następne 6%, prawda? To pokazuje,
Moim zdaniem właśnie również tę współpracę osi Berlin, Paryż i Moskwa, no, z jakże tragicznymi skutkami dla, w tym wypadku dla Ukrainy, ale cóż, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że w takiej czy innej formie ta wojna hybrydowa przecież z Polską już się toczy od zeszłego roku na granicy z Białorusią, ale ta agresja, ta próba podporządkowania sobie po części przez Niemcy, po części przez Rosję, krajów, państw tego regionu po prostu jest ciągle aktualna. I ona ma różne formy, tak? To nie jest prosta agresja militarna tylko i wyłącznie, ale próba narzucania Polsce różnych rozwiązań, na przykład przez Berlin za pośrednictwem Brukseli, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, energetyczne, nie mówiąc już oczywiście o znanej sprawie uzależnienia całej Unii Europejskiej przez szaleństwo propozycji klimatycznych Fransa Timmermansa, tak zwany Fit for 55, które na szczęście padło. Tak? Myślę, że możemy mnożyć te przykłady, a na koniec powiem o tych właśnie personalnych, o kupowaniu sobie polityków niemieckich, francuskich, austriackich przez rosyjskie firmy, przez przedsiębiorstwa, które tak naprawdę są częścią machiny autokratycznej, rosyjskiej machiny państwowej. Doktor Marcin Romanowski w obronie podmiotowości rodziny i Polski, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, zapytajmy teraz w tym wszystkim o ten wymiar władzy niemedialnej, pozostawmy ustawodawczą i wykonawczą, ale pozostańmy przy pańskiej działce w wymiarze sądowniczym. W jakim wymiarze struktury Unii Europejskiej, do której przynależymy, próbują zawładnąć czy próbują kierować wymiarem sądowniczym, wymiarem sprawiedliwości w Polsce? Ponieważ ta pierwsza część była taką geopolityką związaną z naszym położeniem i wpływami, które są. A teraz tak bezpośrednio odnośnie tego, co pan i kogo pan reprezentuje jako wymiar sprawiedliwości w Polsce. Tak, myślę, że jeżeli mówimy o zawłaszczaniu przez struktury europejskie tego obszaru wymiaru sprawiedliwości trzeciej władzy, to rzeczywiście warto o tym mówić w tym szerszym kontekście, bo to jest część pewnego pomysłu na nie Europę ojczyzn, tylko na Europę federalną, jako scentralizowane, autokratyczne państwo, Europa Spinellego, a nie Schumana. I rzeczywiście tego typu tendencje są obecne. My może dostrzegamy je w związku z działaniami przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej w stosunku do Polski. Te spory dotyczące kształtu Sądu Najwyższego, gdzie TSUE z inicjatywy Komisji Europejskiej wbrew literalnym brzmieniom traktatu rości i próbuje sobie przyznawać kompetencje do decydowania o ustroju, o standardach funkcjonowania takich instytucji konstytucyjnych. To wszystko znamy, prawda? Czy Krajowa Rada Sądownictwa, która jest również polskim organem konstytucyjnym, należy do istoty przecież państwa, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też próbuje narzucać Polsce te takie, a nie inne rozwiązania. Natomiast może tak troszeczkę bez echa przeszło orzeczenie z lutego tego roku w sprawie rumuńskiej, też właśnie dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, które, powiem, jest wręcz szokujące, jeżeli chodzi o tezy i stwierdzenia, które Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu tam wyraził, bo to jest orzeczenie, które jest w mojej ocenie wręcz przełomowe i bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest przekroczenie pewnej czerwonej linii. Ono wręcz zmienia, można by rzec, układ
suwerenności w Unii Europejskiej, no bo wszyscy wiemy, tak, że to państwa członkowskie, państwa tworzące Unię Europejską, zawierające traktaty o Unii, traktat o funkcjonowaniu Unii, są panami traktatów. To one są suwerenem. Tak? Natomiast w tym orzeczeniu Trybunał Luksemburski stwierdził na przykład coś takiego, że sądy krajowe, na przykład polskie sądy rejonowe czy okręgowe, nie muszą stosować się do orzeczeń na przykład Trybunału Konstytucyjnego. I oczywiście przenoszę z sytuacji rumuńskiej na polską, ale to orzeczenie właśnie ma taki skutek. Gdyby na przykład Trybunał Konstytucyjny uznał działania czy to Trybunału Luksemburskiego za działania pozatraktatowe, TSUE twierdzi, że sądy krajowe państwa członkowskiego nie muszą stosować się, a wręcz nie powinny stosować się do takiego orzeczenia, bo to po pierwsze, wskazując, że trybunały konstytucyjne, sądy najwyższe państw członkowskich nie mają takich kompetencji do oceniania, czy TSUE działał w ramach traktatów, czy działał poza traktatami, ultra vires, tak jak to miało na przykład miejsce w przypadku wspomnianych orzeczeń dotyczących Sądu Najwyższego, czy poniekąd również Krajowej Rady Sądownictwa. Dalej, Trybunał Luksemburski bardzo jasno i wyraźnie postawił tezę o wyższości prawa europejskiego, traktatowego, ale również wtórnego prawa rozporządzeń nad konstytucjami państw członkowskich i podważył kompetencje trybunałów krajowych do oceny zgodności z konstytucjami państw członkowskich właśnie prawa traktatowego. Więc to jest orzeczenie, które rzeczywiście jest przekroczeniem tej czerwonej linii i postawieniem do góry nogami całej struktury właśnie kompetencyjnej, suwerenności, można by rzec, Unii Europejskiej, z państw członkowskich, które są suwerennymi państwami, w kierunku właśnie superpaństwa europejskiego, a takim organem ostatniego słowa, można by rzec, no, okazuje się być Trybunał Luksemburski właśnie. I to jest pytanie, które rodzi się, panie ministrze, to jest takie odnośnie Rumunii i teraz rządu rumuńskiego, europarlamentarzystów rumuńskich. Jak oni zareagowali i w tym kontekście, jak długo i jakie pan przewiduje rezultaty naszej walki o wyższość naszej konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego nad wyrokami TSUE, czyli tego Trybunału Luksemburskiego? Myślę, że właśnie ta walka, czy to w Rumunii, czy w Polsce, ale w innych państwach członkowskich również, właśnie teraz się rozgrywa w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko tutaj, ale również tutaj próbuje się lansować tezę o sędziach europejskich, nie polskich, rumuńskich, tylko europejskich, czyli takich, którzy no właśnie nie podlegają kognicji, orzecznictwu tych sądów najwyższych swoich państw, tylko mają je niejako pomijać i bezpośrednio opierać się właśnie na... Rodzi się od razu pytanie, przepraszam za wtrącenie, czy już wiadomo, jakie kompetencje i kto będzie ich mianował, jaką kolokwializm, jaką kasę otrzymają za bycie sędziami europejskimi? No cóż, patrząc na to, w jaki sposób funkcjonują instytucje centralne Unii Europejskiej, to taka próba korumpowania klasy politycznej apanażami jest stałą metodą działania. Natomiast patrzmy właśnie na decyzje sądowe, bo to jest jednak tak, że federacje, no Stany Zjednoczone też poniekąd powstały na skutek orzecznictwa amerykańskiego Sądu Najwyższego, tak? To jest jeden z bardzo ważnych elementów centralizacji. No bo kto kontroluje kontrolerów, prawda? Trybunał Sprawiedliwości Luksemburski orzekł, że nie ma nad nim żadnej kontroli. No, tymczasem to
sądy najwyższe czy trybunały konstytucyjne państw członkowskich są tymi decydentami, każdy w swoim zakresie i tak była skonstruowana od zawsze Unia Europejska. To, co się dzieje, to jest właśnie centralizacja przez orzecznictwo. Ja pamiętam na ostatniej Radzie Unii do spraw Sprawiedliwości. Bardzo wyraźnie wybrzmiało w ustach komisarza Reindersa z pewną taką satysfakcją stwierdzenie, no, że no, my możemy dyskutować sobie o rozporządzeniach unijnych, nawet możecie próbować wetować. Tak sobie pomyślałem, że pewno tak pomyślał. Natomiast to przecież Trybunał Sprawiedliwości Luksemburski już przez swoje orzeczenia decyduje tak naprawdę, w jakich ramach my się poruszamy. Więc sędziowie w togach, przepraszam, politycy w togach zasiadający w Luksemburgu, bo jak popatrzymy na sposób ich powoływania, ich też pochodzenie, to bardzo często to są byli urzędnicy, byli politycy. Są tymi, którzy decydują, są tymi, którzy są wykorzystywani do tego właśnie, żeby te kierunki centralizacji wymyślone w Berlinie, może trochę w Paryżu, ale w mojej ocenie przede wszystkim w Berlinie realizować. I już tak kończąc i mówiąc bardzo skrótowo, no to są właśnie ci politycy w togach, którzy realizują niemiecką umowę koalicyjną, która mówi właśnie o centralizacji. I w pierwszej kolejności dzieje się to w tym momencie przez wpływ na prawo, na system prawny, na sądownictwo, ale również przecież widzimy narzucanie jednej ideologii, na przykład w zakresie stosunku do rodziny. Za chwilę już przecież są głosy dotyczące wspólnej armii, dodatkowych wspólnych podatków, więc wykorzystywanie pandemii czy teraz wojny właśnie do centralizacji, do ograbiania suwerennych państw członkowskich właśnie z ich suwerenności, z ich kompetencji. Doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. W obronie podmiotowości rodzinnej Polski o tym dziś rozmawiamy. Panie ministrze, w jakimś wymiarze powinien w nas zabrzmieć dysonans i jakaś taka dysharmonia i ogromny fałsz, gdy słyszymy federalizacja Unii Europejskiej na wzór Stanów Zjednoczonych. No, państwowość i podmiotowość Stanów Zjednoczonych, a historia poszczególnych państw i krajów europejskich, wydaje się, że to jest właśnie ten dysonans, prawda? Z drugiej strony federalizacja, która w jakiś sposób, i pytam w jaki, pozbawi nas naszej tożsamości prawnej, naszej tożsamości kulturowej i naszej tożsamości narodowej, bo przecież każdy z tych narodów, chociaż położony jest na kontynencie europejskim, to przecież Niemiec, śmiem wątpić, że powie o sobie, jestem Europejczykiem i nie taki zindoktrynowany, ale taki z tradycjami i mający świadomość, czym jest naród germański, cała jego historia chlubna i niechlubna. Tak samo ja wiem, że mieszkam w Europie i nie chcę temu zaprzeczyć, jako na kontynencie, ale Europejczykiem nie jestem. Jestem po prostu Polakiem mieszkającym na kontynencie europejskim, w swojej ojczyźnie, nie poza jej granicami. Tak, myślę, że przepraszam, jeszcze raz wrócę do tego no, bardzo trafnego w dzisiejszych czasach sformułowania, że historia się nie skończyła. I to nie jest tak, że nasza tożsamość narodowa, nasza suwerenność, nasza podmiotowość właśnie jako Polaków jest nam dana raz na zawsze. My musimy o nią ciągle walczyć, tak? Musimy się ciągle o nią troszczyć, bo te zagrożenia... Co z tożsamością prawną? Chociażby tak, jak ukształtowane są nasze instytucje prawa rodzinnego,
znowuż kłania się Konieczny, który mówił właśnie o tym, że tego typu instytucje są decydujące dla kształtu cywilizacyjnego danego państwa, że jesteśmy przywiązani jednak do tego, że jest rozdział między prawem prywatnym a publicznym, tak, że jest ta sfera autonomii woli, tak, osób, że jest przede wszystkim oparcie naszego systemu prawnego na zasadzie dobra wspólnego, które jest komplementarne do dobra osoby ludzkiej, że godność jest źródłem praw i wolności obywatelskich, właśnie rozumiana jako refleks naszego osobowego sposobu istnienia, tego, że jesteśmy ludźmi. Małżeństwo to mężczyzna i kobieta. No właśnie, osoba istnieje na sposób mężczyzna albo kobiety. Jest rodzina, to ojciec i matka, a nie rodzic jeden, rodzic dwa, gdzie płeć może być dowolna albo wybieralna w zależności od kaprysu, prawda? Czyli że jest pewne też pewna natura człowieka, która określa to, jaki zakres praw nam przysługuje, tak? I nikt tych praw nam nie może zabrać. Żadna władza chociażby rościła sobie pretensje do właśnie tej do różnych absurdalnych utopijnych rozwiązań, tak? I myślę, że te struktury polityczne, które przecież mamy nie tylko z nazwy, tak? To, że mamy reprezentację, że Polska jest państwem, które ma naprawdę wielosetletnie tradycje demokratyczne, republikańskie, może bardziej precyzyjnie mówiąc. No przecież byliśmy zawsze tym ewenementem na skalę europejską, jeżeli chodzi o partycypację obywateli właśnie w podejmowaniu władzy. Ta dobrze rozumiana tolerancja religijna, która też zawsze Polsce towarzyszyła. To wszystko i wiele innych rzeczy składa się na naszą tożsamość, na naszą tożsamość jako narodu politycznego, który nie tylko opiera się na etnos, tak, na naszym pochodzeniu jako Polaków, jako Słowian w tej części naszego kontynentu, ale też opiera się na tych wartościach właśnie, które są nam wspólne. Europa też zresztą jest jakąś przestrzenią wartości przede wszystkim w tej przestrzeni geograficznej, która no, kiedyś może była bardziej, które kiedyś były bardziej nam wspólne, prawda? Jeżeli mówimy o pewnej Christianitas, która nie pozbawiając państw narodowych, jeśli można tak się wyrazić, chociaż to pojęcie wtedy miało inne znaczenie, tworzyła pewną wspólnotę, ale ona była przede wszystkim tą wspólnotą, która łączyła nas ze względu na pewne wspólnie podzielane, ale inaczej indywidualnie, jeśli można tak powiedzieć, realizowane wartości no, w ramach danych struktur politycznych, w naszym przypadku właśnie tych struktur, które decydują o polskości. W obronie podmiotowości, suwerenności rodziny i Polski. Jaka jest różnica suwerenność a podmiotowość? Oj, to może trochę dyskusja akademicka by była. Ale kształtujemy się, by rozumieć. Tak, myślę, że pojęcie podmiotowości jest nieco szersze w takim, myślę, bardziej materialnym sensie, czyli bardziej odnosi się również do pewnych dodatkowych uwarunkowań, które mają gwarantować właśnie suwerenność, czyli no, właśnie tę wyłączność w zakresie podejmowania decyzji. Ta kompetencja o decydowaniu o kompetencjach, jeśli można się tak tłumacząc z niemieckiego kompetenc wyrazić. Więc myślę, że w odniesieniu do rodziny szczególnie to jest ważne, bo mówiąc o tym, że rodzina jako małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety i rodzina jest pod szczególną ochroną państwa, właśnie o tym mówimy, o podmiotowości, tak, że to oznacza wspieranie rodziny, to oznacza
Jeżeli... wspólnotą osób, a nie tylko rzeczy. Tak, dokładnie. I też potrzebuje tej ochrony i wsparcia, które no, szczególnie teraz w okresie kryzysu rodziny, gdzie na przykład jest tyle rozwodów, no, potrzebuje rzeczywiście takich rozwiązań instytucjonalnych, które będą ją chronić. Dlatego na przykład proponujemy mediacje przedrozwodowe, żeby one były bardziej powszechne, żeby te spory, które no, na tle kryzysu małżeństwa, rodziny się pojawiają, żeby starać się rozwiązywać w sposób konsensualny, przez porozumienie, nie na zasadzie wygrany, przegrany, ale na zasadzie win-win, ale też te absurdalne dyskusje dotyczące instytucjonalizacji związków homoseksualnych, to też jest uderzenie w rodzinie, to jest posadzenie obok na tronie jakiejś innej instytucji i powiedzenie, ona jest tak samo wartościowa jak małżeństwo mężczyzny, kobiety, które jest ukierunkowane na prokreację. To jest po pierwsze absurd z punktu widzenia ludzkiej natury, ale również to jest oczywiście wtórne, tak? Ale z punktu widzenia społecznego, trwania właśnie tej wspólnoty społecznej, narodowej, no jest fundamentalne, że musimy wspierać rodzinę, nie tylko ze względu na kwestie związane z biologiczną prokreacją, ale no, rodzina to seminarium republikę, tak? To jest miejsce, gdzie się wychowuje do życia obywatelskiego. Rodzina rzeczywiście, gdzie jest i ta funkcja ojca i matki, jest tym środowiskiem, gdzie osoba ludzka rzeczywiście najlepiej się rozwija i dlatego powinniśmy tę podmiotowość rodziny chronić, również tworząc różnego rodzaju rozwiązania o charakterze pro-family w różnych obszarach budownictwa, wsparcia społecznego, etc., etc. Myślę, że możemy każdy dział administracji rządowej i naszego życia wskazać, gdzie jakiś element wspierania rodziny, jej podmiotowości właśnie powinien się pojawiać. W obronie podmiotowości rodziny i Polski minister Marcin Romanowski w naszym studiu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Panie ministrze, no urzędniczo reprezentuje pan Ministerstwo Sprawiedliwości, politycznie Solidarną Polskę, Zjednoczoną Prawicę, KPO. Pieniądze. Solidarna Polska blokuje, chce, nie chce. To pierwsza część pytania, a druga część pytania, te oskarżenia, które padają, czy jakieś tam sądy w stronę Solidarnej Polski, ministra Ziobro i tych, którzy są z nim związani. To pierwsze pytanie, a drugie, tak dużo mówiliśmy dzisiaj, w czasie naszego spotkania, ponad 30 minut, o suwerenności, o podmiotowości rodziny polskiej, o zagrożeniu, jakie niesie federalizacja. Krajowy Plan Odbudowy, krajowy, ma dotyczyć Polski. Ale słyszymy, że największe pieniądze, i wiemy to od samego początku, to cyfryzacja i Zielony Ład. A gdzie cały ten porządek wsparcia i odbudowy, o którym myśmy rozmawiali dzisiaj? Czy na to będą środki w ramach pożyczek, czy też w ramach bezzwrotnych, nazywanych, uciekło mi sformułowanie, tam jest pożyczka albo druga dotacja. Tak, dotacja, tak. Albo dotacja. Czy w ogóle ten wymiar naszego ludzkiego życia jest brany pod uwagę w Krajowym Planie Odbudowy? Czy będzie służył suwerenności, czy federalizacji? Cóż, jeżeli chodzi o propozycje do Krajowego Planu Odbudowy, które składaliśmy w zeszłym roku na początku, no, żadna z nich nie została uwzględniona. No, trochę szkoda, że ten szeroko rozumiany obszar wymiaru sprawiedliwości nie został tutaj doceniony, ale nie o to chodzi. Ważniejszy jest ten wymiar Polski, ale też europejski tych programów. My od początku podkreślaliśmy jako Solidarna Polska, że warunki, na których te dotacje i pożyczki, które będziemy musieli spłacać przecież, są daleko niewystarczające.
warunki, które no w mojej ocenie i w ocenie Solidarnej Polski są po prostu niebezpieczne dla Polski. Niektórzy już nawet mówią o kamień do szyi, tak? A nie kamień milowy, bo rzeczywiście pod pretekstem pandemii doszło do takiego wręcz momentu hamiltonowskiego w Unii Europejskiej, bo doszło do daleko idącego uwspólnotowienia długu i wspólnej, solidarnej odpowiedzialności przez wiele dziesięcioleci właśnie za te wspomniane prywatyzacja pożyczki. Zysków. A zyski? No cóż, obawiam się, ojcze, że będzie tak jak w wielu poprzednich perspektywach, że większość tych środków będzie zagospodarowywana przez niemieckie, czy holenderskie, czy francuskie duże koncerny, bo Polska mimo odrabiania tych strat w ostatnich latach no jeszcze nie dorobiła się, może poza Orlenem czy KGHM-em, odbudowy naszego potencjału po tych szaleństwach Balcerowicza i Platformy Obywatelskiej. I tutaj widzę problem, ale no wiemy też doskonale, że ten zasadniczy problem leży również w mechanizmie warunkowości. Mianowicie warunki właśnie, na których te pieniądze zostały dane, właśnie są warunki. One są dane pod warunkiem. Problem polega na tym, że te okoliczności, które będą decydować o zablokowaniu ewentualnie tych środków, czy zabraniu tych środków Polsce, na przykład dotacji, czy niedaniu dalszych kredytów, żądania zwrotu tych już udzielonych, ale odpowiedzialność za pozostałe kredyty innych państw, Portugalii, Grecji zostaje. Tak? Te warunki są bardzo niejasne. Znamienne jest orzeczenie. Nałożyć karę, tak jak na przykład na Turów, i potem odliczyć od tego, co przyznane jest teoretycznie. Kara za Turów jest po prostu nielegalna. Nie ma w traktatach możliwości naliczania kar za niezrealizowanie środka tymczasowego, już abstrahując od tego, że w ogóle wyznaczanie takiego środka jest sprzeczne z traktatami, ponieważ jego wyznaczenie wpływało w sposób zasadniczy na sytuację energetyczną danego państwa członkowskiego. Tak? No cóż, w tym wypadku akurat pośrednio interesy niemieckie były realizowane przez próbę zamknięcia Turowa. Ale to do czego zmierzam, to właśnie jest już również widoczne w orzeczeniu Trybunału Luksemburskiego, który orzekał o zgodności wspomnianego mechanizmu warunkowości z traktatami i na żadne deklaracje polityczne, które temu rozporządzeniu towarzyszyły, że to ma być bardzo wąsko stosowane tylko do sytuacji właśnie budżetu, tam się nie znalazły, tak? Tam znalazły się takie określenia, które wręcz budzą niepokój, a raczej przekonanie, że to będzie kolejne narzędzie, tak jak w przypadku Turowa, tak jak w przypadku Izby Dyscyplinarnej, że to będzie kolejne narzędzie, żeby pod byle pretekstem politycznym szantażować Polskę. Zresztą przecież byliśmy świadkami tego szantażu w ogóle w ramach zgody, tak, Komisji Europejskiej na zatwierdzanie Krajowego Planu Odbudowy. Nawet nie trzeba było tego mechanizmu stosować, a szantaż już był możliwy. Myślę, że jest pewną naiwnością myśleć, że pani przewodnicząca Ursula von der Leyen czy inni przedstawiciele partii chadeckich tak zwanych, czyli Platforma Obywatelska socjalistycznych, będzie naprawdę obiektywnie traktować rząd w Warszawie, rząd konserwatywny. To, jak traktuje się Polskę, widać doskonale w debatach w Parlamencie Europejskim. Na szczęście Parlament nie ma tutaj istotnego elementu decyzyjnego. Chciałby mieć, takie są zresztą teraz plany, jeżeli chodzi o federalizację, ale widzimy
jak jesteśmy traktowani, jak zupełnie absurdalnie, nieobiektywnie. No jeżeli mówi się, że w Polsce to jest mała Rosja w sytuacji, kiedy Polska najbardziej z państw Unii Europejskiej pomaga Ukrainie zaatakowanej przez Rosję i przyjęła już prawie 4 miliony uchodźców, no to jest skala absurdu i groteski, ale tragizmu przede wszystkim, z którym się spotykamy i który nam zagraża. Spoglądam i patrzy się, że mam litery łacińskie, nie piszę cyrylicą. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panie Ministrze. Mówi Anna z Dzitolińskiej. Prosimy Panią. Panie Ministrze, ja bardzo się cieszę, kiedy patrzę na w Pańskim Ministerstwie na ludzi młodych, mówiących po polsku i myślących po polsku. To raduje człowieka starszego. Ale ta zasłona, ta bariera jest wciąż trudna do pokonania. Jestem osobą niepełnosprawną. 2 lata temu na tyle moja niesprawność wynikała, że trzeba było mi butów profilaktycznych, które trzeba było wykonać w zakładzie specjalistycznym. I takie buty dałam zrobić, właśnie pan mi wykonał w Olsztynie, a pan mieszkający w Otwocku. I te buty zrobił niezgodne z zamówieniem. Pan twierdził, że 3 razy może do poprawki, no więc 100 kilometrów, bo z terenu tutaj okolic Lubawy do Olsztyna praktycznie prawie 100 kilometrów trzeba do tej poprawki było jechać. Kiedy widziałam już na 3. razem, że to i tak nic z tego nie da, bo mieli być kamasze krótkie do kostek, które były sznurowane do kolan. No to no, wiesz, ja mam 76 lat, no jest noga krótsza i uszkodniona. I to było niemożliwe. Poszłam do lekarza, jeszcze raz poprosiłam o następny wniosek. Następna procedura zastępująca właśnie tymi wnioskami, papierami i tak dalej. No zrobił pan następne mi buty, które już miały być odpowiednie. Okazało się, że numer nie 39, tylko 36. Składałam reklamację. No, trudno z tym panem było się do cóż tam, żeby załatwić polubownie jako człowiek z człowiekiem. I skierowałam się do pana rzecznika właśnie powiatowego. Pan rzecznik tam z nim przeprowadzał wiele rozmów. No kiedyś widzieliśmy, że to jest nie do załatwienia. Pan rzecznik powiedział, że mi skierowała sprawę do sądu, więc skierowałam sprawę do sądu. Prosiłam właśnie w sądzie w Iławie o pełnomocnika do sprawy, no, że ja sobie nie poradzę w tym, trudno mi się poruszać. Takiego rzecznika otrzymałam właśnie w powiatowym sądzie w Iławie. No ale to sprawę, została ta sprawa odesłana do Otwocka, tam gdzie ten pan mieszka. Mimo to, że wykonuje w Olsztynie, ma swój punkt tam skierowany, gdzie mieszka. I panie ministrze, już ta sprawa jest teraz w Otwocku, rozpoznanie sprawy pisze w orzeczeniu do Otwocka. Od października, no mamy już tyle czasu, teraz ponawiałam wniosek z prośbą o przyspieszenie sprawy w kwietniu. No i dzisiaj dzwoniłam i no, sprawa jest bez, w ogóle nie ma komu tego rozpatrzyć. Teraz dzisiaj pani w sądzie w Otwocku mi powiedziała, że mam jechać znów do starostwa i poprosić o pełnomocnika, żeby napisał jakiś wniosek i bym pana prosiła może o odpowiedź. Cóż mam zrobić na dzień dzisiejszy w tej sprawie? Dziękujemy pani Anno. Panie ministrze. Bardzo dziękuję. Może nie odpowiem pani Alino tak wprost, bo po pierwsze Ministerstwo Sprawiedliwości nie może udzielać porad jako instytucja administracji rządowej, ale prosiłbym o przesłanie tych kopii dokumentu do mnie bezpośrednio do ministerstwa. Myślę, że tutaj poza programem będę mógł przekazać, jak to zrobić, żeby tę sprawę przeanalizować. No, na pewno jako Ministerstwo Sprawiedliwości możemy podejmować ten zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów w zakresie ewentualnych tutaj przewlekłości, tak? Ale też może w jakimś innym zakresie będziemy mogli pomóc. Natomiast, no, żeby już tak rzeczywiście odpowiedzieć, to musimy zapoznać się z dokumentami, więc bardzo, bardzo będę prosił o ich przesłanie kopii oczywiście.
różne sprawy do ministra, łącznie z taką sprawą zwykłych ludzkich relacji, że ktoś komuś wykonał nieodpowiednie buty i nie złośliwość klienta, ale taka sprawa, że przewlekle działa i tak dalej. Bardzo ładnie pani Anna powiedziała, że rzeczywiście czasami powinniśmy dogadywać się jak człowiek z człowiekiem, prawda? A nie się sądzić. No szkoda, że właśnie tutaj po drugiej stronie nie było tej gotowości. W obronie podmiotowości rodziny i Polski dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. To temat, który dziś podejmujemy i podejmujemy go też w takim kontekście wewnętrznej i zewnętrznej walki w Polsce o reformę wymiaru sądownictwa. Co stoi na przeszkodzie i co jeszcze do zrobienia, panie ministrze? Oj, wiele udało się już zrobić, bo i zmiana procedur karnych, cywilnych, teraz w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mamy tę dużą nowelizację. Mówiłem tutaj o zmianach w prawie rozwodowym, ale też chociażby to w kodeksie postępowania cywilnego uregulowanie rodzinnego postępowania wykonawczego, więc od takiej strony procedur myślę, że oczywiście zmiany są ciągle potrzebne, ale te zasadnicze zmiany są realizowane. Ważna rzecz, która teraz też jest na biegu, mówiąc tak nieco potocznie, podwyższenie kar i zmiany w kodeksie karnym, one z powodów proceduralnych, pewnej szybkości, zbyt skrótowego potraktowania w poprzedniej kadencji została uznana za niekonstytucyjną właśnie z powodów proceduralnych. Natomiast te zmiany ponownie proponujemy, aby w przypadku tych najcięższych przestępstw kary były rzeczywiście surowsze, bo niestety, ale zaraz przejdziemy właśnie do problemu instytucjonalnego, ale sędziowie zbyt długo byli formowani, jeśli można tak się wyrazić, przez taką liberalną filozofię prawa karnego. Więc prawo karne musi być bardzo surowe i stanowcze w stosunku do tych brutalnych, ciężkich przestępców i mieć bardziej tę funkcję poprawczą, wychowawczą w przypadku takich drobnych spraw czy spraw pierwszy raz popełnianych przez danego sprawcę. Bardzo ważna w mojej ocenie regulacja, która już została przez Sejm przyjęta, teraz jest w Senacie, czyli cała regulacja dotycząca młodocianych czy nieletnich przestępców, tak to nazwijmy, gdzie ta filozofia właśnie też się przejawia, bo z jednej strony przecież wiemy, że są ci przestępcy poniżej 17 roku życia, którzy są często znacznie bardziej brutalni niż dorośli. Tutaj proponujemy przedłużenie tego poprawczaka, mówiąc najkrócej, ale z drugiej strony właśnie proponujemy za zgodą rodziców takie drobne kary, nie sądowe wręcz, tylko porządkowe, wymierzane przez dyrektora szkoły. Wtedy, kiedy i dyrekcja szkoły, i rodzice uznają, że taka kara rzeczywiście będzie wychowawcza. To oczywiście niewielki fragment tej regulacji. Skoro sędzia może się nie podporządkować werdyktowi jakiejś izby dyscyplinarnej, to wówczas sprytny uczeń może powiedzieć, zakwestionować funkcjonowanie dyrekcji czy jakiegoś organu i też się nie podporządkować? No właśnie to jest problem, który dotykamy, czyli pewnej próby anarchizacji sądownictwa, z którą mamy do czynienia od tych nieszczęsnych wet pana prezydenta, kiedy ustawy sądowe, ustawa o Sądzie Najwyższym, o KRS-ie, te przygotowane też, nie ukrywamy tego, we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Sprawiedliwości, one niestety zostały zawetowane. Gdyby wówczas sprawy potoczyły się inaczej, to by weszło w życie, myślę, że całej tej anarchii też tych sporów z Unią Europejską byśmy nie mieli, albo nie w takim zakresie, albo oczywiście trudno gdybać, tak? Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że
że jesteśmy atakowani tą prawną wojną hybrydową przez instytucje centralne Unii Europejskiej, bo oni widzą tutaj dobre pole do atakowania, bo dostają, można powiedzieć, wystawioną piłeczkę ze strony właśnie tych polityków w togach i polityków totalnej opozycji. I właśnie tu jest problem, który ciągle się tli. Mianowicie ten rodzaj buntu, traktowanie siebie jako sędziów europejskich, a nie sędziów polskich, próba obchodzenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, wbrew konstytucji, opierania się właśnie na bezprawnych, pozatraktatowych rozstrzygnięciach TSUE. To są rzeczywiście realne problemy również polskiego sądownictwa. I cóż, mam nadzieję, że ta nowa izba, która będzie odpowiadać za postępowania dyscyplinarne, będzie skuteczna. Obawiam się, że te zmiany, które na skutek szantażu nie sprzeciwiliśmy się im ostatecznie ze względu na sytuację wojny, tak, tuż za naszą wschodnią granicą, ale te zmiany nie wprowadziły dużo dobrego, tak, do Sądu Najwyższego, a wiemy, że ryba psuje się od głowy i od głowy trzeba ją naprawiać. Cóż, jest pewien stan pewnego zawieszenia, jeżeli chodzi o kształt ustrojowy Sądu Najwyższego. Udało się uniknąć anarchii i katastrofy. Myślę, że można to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, no właśnie dzięki Solidarnej Polsce, która sprzeciwiała się tym najbardziej absurdalnym rozwiązaniom. No cóż, czas pokaże, jak to będzie funkcjonować. Teraz jesteśmy na etapie uzgodnień, jeżeli chodzi o tę zasadniczą reformę instytucjonalną polskich sądów, spłaszczenie tej struktury, żeby więcej sędziów tych funkcyjnych przeszło do orzekania, żeby ta struktura nie była tak rozbudowana, trzystopniowa, czy w praktyce no cztery z Sądem Najwyższym, tylko żeby była dwustopniowa, jeżeli chodzi o sądy powszechne, z większą dostępnością dla obywateli, cyfryzacja i w każdej gminie możliwość stworzenia punktu. Wtedy kwestia tych zwyczajnych butów będzie szybciej rozwiązana. Dokładnie tak. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. I nie trzeba będzie jeździć do Otwocka, bo można będzie pójść do swojej gminy i tam online uczestniczyć w rozprawie. Na wieki wieków. Amen. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Telefonuje Jan z Nowego Targu. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i pana ministra. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą prelekcję, dzisiejszą audycję. Ona nam bardzo w jasny sposób rozjaśnia, jaki stosunek ma Unia Europejska do obecnego rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu patriotycznego. Dlatego też elity Unii Europejskiej robią wszystko, aby ten rząd został na wszelkie sposoby po prostu odsunięty. I robi to opozycja w Polsce, jak to mówią, była ulica i zagranica. No teraz na razie pozostała tylko zagranica. Moje przeświadczenie jest takie, panie ministrze, że KPO będzie na wszelkie sposoby odwlekane, milowe, jakieś tam różne preteksty będą wymyślane, żeby to odłożyć w czasie, a najlepiej, żeby w ogóle po prostu tych pieniędzy polskiemu rządowi i polskiemu społeczeństwu nie dać. Firmom, przedsiębiorcom robi się to celowo, podkładane są nogi, zwłaszcza, i to jest trzeba powiedzieć, panie ministrze, przykro, że ze strony opozycji w Parlamencie Europejskim, polskiej opozycji, podkładane są kłody nie przeciwko rządowi naszemu, tylko przeciwko naszemu narodowi. To trzeba po prostu wyraźnie rozróżnić. Jest to bardzo przykra sprawa, że mamy w Europejskim Parlamencie grupę osób, którzy nie chcą dobrze dla Polski.
a robią wszystko, żeby tylko zaszkodzić. I jeszcze, panie ministrze, jedna taka moja uwaga, jeżeli chodzi o Francję, Niemcy, Włochy, wybierają się rzekomo do Kijowa, do pana prezydenta Ukrainy. Tak się wybierają, że wybrać się nie mogą i nie wiadomo, czy się wybiorą. Wszystko to jest jakieś dosyć bardzo dziwne. Dla mnie po prostu nie ma jedności w Unii Europejskiej, żeby określone sankcje były w stosunku do Rosji. Nie ma i tego nie będzie, bo są w Unii Europejskiej lepsi i gorsi. Tak bym po prostu to niestety spuentował. Francja, Niemcy robią wszystko, żeby po prostu nie pomagać Ukrainie. Polski rząd dwoi się i troi, żeby po prostu wspierać, bo to jest, chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ja na koniec jeszcze chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić rząd Zjednoczonej Prawicy, rządy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, wszystkich, którzy jesteście w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Ja was z całego serca popieram. Obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, jestem patriotą i będę o polski obecny rząd po prostu zawsze walczył. Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Podhale, Nowy Targ. Dziękujemy, panie Janie. Pan minister Romanowski. Tak, Lachy. Trudno się nie zgodzić. To takie partykularne, wręcz plemienne interesy, które realizuje polska opozycja. Totalna, fatalna dla Polski. Jak pan Jan słusznie zauważył, przecież to nie robią krzywdy czy złośliwości tylko rządowi, którego można lubić, można nie lubić, tak? ale przede wszystkim Polakom. I to jest tutaj najbardziej karygodne. Mam nadzieję, że w ten sposób wystawiają sobie takie już wyraźne świadectwo i Polacy widzą, co to jest za działanie, jakże ono jest szkodliwe dla każdego z nas, bo przecież te pieniądze, które idą z Unii Europejskiej, one również przecież będą przeznaczone na drogi. Rzeczywiście z tą cyfryzacją i z alternatywnymi źródłami energii to osobiście bym dyskutował, tak? Czy każda z tych inwestycji ma rzeczywiście sens i czy nie można by lepszych przewidzieć, ale na pewno faktem jest to, że jeżeli już mamy odpowiadać, prawda, solidarnie za ten wspólny dług, to przynajmniej fundamentalne jest to, żebyśmy te pieniądze otrzymali. Natomiast to właśnie opozycja robiła wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie otrzymali na czas. Czas gra zawsze przecież tutaj na naszą niekorzyść. A co do tej wizyty Macrona i przedstawicieli Włoch i Niemiec, to powiedziałbym może tak nieco sarkastycznie, że może lepiej niech nie jadą, tak? Bo myślę, że nic dobrego z tej wizyty by nie wyszło. Dla mnie to była taka trochę zapowiedź szantażu w stosunku do władz Ukrainy, do prezydenta Zeleńskiego, żeby jak najszybciej skapitulował, żeby poszedł, tak jak w 2014 roku Ukraina i 2015 na skutek nacisku właśnie niemieckiego, francuskiego, zgodziła się na te niekorzystne warunki. Teraz jest w innej sytuacji. Oczywiście to ukraińskie terytorium jest okupowane po części, a nie rosyjskie, więc to nie jest dobra sytuacja, to jest jasne. Natomiast w interesie Europy, a w szczególności naszej części Europy i myślę, że też całego świata, jest to, żeby Ukraina oparła się tej rosyjskiej agresji. A niestety, jak widać w interesie Francji czy Niemiec w szczególności, jest to, żeby w końcu był spokój,
i żeby można było wrócić do business as usual, jak przed wojną, po to, żeby handlować tą bronią z Rosją, po to, żeby nadal mieć źródła taniej energii, nie pamiętając, że to jest właśnie karmienie tego potwora, który za chwilę nas pożre. Do początku dyskusji, rozmowy. Moskwa chce rządzić w Kijowie przez Berlin. Przez Berlin i Paryż. Pan Jan tak bardzo mocno zachwalał Zjednoczoną Prawicę, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Na scenie pojawia się Paweł Kukiz. Poszerzona Zjednoczona Prawica? No cóż, czas pokaże. Na pewno najważniejsze jest to, żeby ten projekt trwał i żeby mógł skutecznie realizować nasz program. Ten program, który no, chcielibyśmy, żeby był realizowany, na który się umawialiśmy w 2015 roku, budowy polskiej właśnie podmiotowości polskiej rodziny, siły państwa. Wiele udało się już zrealizować, ale wiele jeszcze wyzwań przed nami i wiele też zagrożeń, bo sytuacja jest zupełnie inna przecież po kryzysie związanym z pandemią, czy w trakcie tego kryzysu, już nie mówiąc o wojnie. I myślę, że to jest najlepszy rząd, jaki mieliśmy w wolnej Polsce. W końcu możemy czuć się jak u siebie w domu i wzmacniać polskie państwo, dbać o polskie rodziny. Są te różnice oczywiście, te różnice, które Solidarna Polska również akcentuje. Naszym zdaniem ta obrona przed genderowymi zagrożeniami powinna być znacznie bardziej stanowcza i konsekwentna. Tutaj chodzenie na jakieś kompromisy jest zupełnie absurdalne, tak? Bo z tymi ideologiami nie można... Prawo i Sprawiedliwość czy Paweł Kukiz chcieli iść na kompromisy? Nie, no przecież nie ukrywamy, no to są pewne też fakty, które widzimy, że to Solidarna Polska wetowała różnego rodzaju dokumenty europejskie z obszaru sprawiedliwości, tam gdzie były ataki na rodzinę, gdzie próbowano właśnie wprowadzać jakąś seksualizację dzieci, deprawację dzieci, czy właśnie próbowano nam narzucać wręcz adopcję dzieci przez pary homoseksualne. I tutaj zawsze była ta stanowczość w tym obszarze, czy w innych obszarach dotyczących obrony polskiej suwerenności. No, fakt jest też taki, że no, te dyskusje w rządzie niestety, ale były i to Solidarna Polska była zawsze tym, który był za ugrupowaniem, które było za stanowczym działaniem, a nie wszystkie oczywiście środowiska w Prawie i Sprawiedliwości. Paweł Kukiz będzie dla was wsparciem, czy? Oj, trudno powiedzieć, tak? Czas pokaże. W obronie podmiotowości rodziny i Polski minister Romanowski naszym państwa gościem. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Jerzy z Bydgoszczy dzwoni. Prosimy, panie Jerzy. Proszę, halo? Prosimy bardzo. Po prostu ja uważam, że Polska nie obroni ani rodziny, ani polskości. To już zaszło za daleko. Jak się zmieni tylko układ polityczny w Polsce, to już zaczną nas wciągać do landu niemieckiego. A takie pytanie do pana ministra. Dlaczego nie rozliczamy poprzed ubiegłego czasu od uzyskania wolności? Dlaczego się nie rozlicza wszystkich zniszczonych przedsiębiorstw przez różne ugrupowania polityczne i przed tym różne rządy? Gdybyśmy to zrobili, to jeszcze mielibyśmy jakąś szansę. Natomiast jeżeli żeśmy tego nie zrobili, to w związku z tym, że komuniści z komunistami zniszczyli tą Polskę, no Unia Europejska, czytaj folwark niemiecki, gdzie dyrektoruje Niemiec, a Francuz kierownikuje, proszę pana, będzie zawsze nam narzucał swoje, no jak wiadomo, Niemcy od zarania czasów chcą rządzić światem, no i do tego dążą. I prawdopodobnie będą dążyć, jeżeli się w Polsce
i dojdą do tego, jeżeli się w Polsce zmienią i władza, i rządy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Jerzy. Chociaż to dzięki Polakom i Polsce mur berliński padł. Prosimy, tak, panie. Także jednak mamy wpływ. Ja odpowiem panu Jerzemu w ten sposób. To była jedna z przyczyn, dlaczego walka o reformę sądownictwa była tak zażarta. Przypomnijmy, sądownictwo w Polsce po 80 roku nie było oczyszczone. Miało się samo oczyścić, ale przecież to była fikcja. Może już raz o tym mówiłem, ale wspomnę jeszcze raz, bo to było dla mnie takie szokujące, jak przejrzałem dokumenty związane właśnie z członkami Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tej instytucji, która decydowała od 90 roku, kto jest sędzią, a kto sędzią nie jest. Prawda? Ci sędziowie byli w większości sędziowie apelacyjni, powołani w 90 roku. Tam był podpis generała Wojciecha Jaruzelskiego na ich nominacjach sędziowskich. Wielu z nich było przed 89 rokiem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak wyglądał schemat działania. Zostawałeś sędzią, zapisywałeś się do partii, a po miesiącu byłeś przewodniczącym wydziału albo prezesem sądu. I tutaj jest problem, dlaczego tych rozliczeń w Polsce po 89 roku nie udało się przeprowadzić. Polskie sądownictwo miało być tak naprawdę gwarancją dla kontrolowanej transformacji, która była tak naprawdę tylko zmianą pewnej fasady w swej istocie. Na szczęście udało się ten system rozszczelnić znacznie bardziej niż to przewidywali autorzy tej kontrolowanej kontrrewolucji, prawda? Ale jeszcze raz powtórzę, wymiar sprawiedliwości, który w ogóle nie został zreformowany, zasada Krajowa Rada Sądownictwa, która przecież jeszcze została ustalona, zanim doszło do wolnych wyborów, funkcjonowała w ramach zasady jednolitej władzy państwowej, przewidzianej wówczas w Konstytucji. Przecież te zmiany dopiero później, parę miesięcy później były przeprowadzone. Musimy sobie po prostu te wszystkie rzeczy uświadomić. Polskie sądownictwo miało rolę gwarancji status quo, żeby ci, którzy rządzili Polską przed 89 roku, zachowali swoją bezkarność i zachowali swoje nielegalnie nabyte majątki. I to między innymi chcieliśmy zmienić. W obronie suwerenności, podmiotowości rodziny i Polski dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Pan Jerzy mówił o Polsce jako o jakimś bycie obok nas czy ponad nami, ale Polska to my, to minister Romanowski, to ojciec Benedykt, to operatorzy, to telewidzowie, to rządzący, sprawujący władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Ale to każdy z nas i od nas zależy, czy się poddamy tej federalizacji europejskiej, czy się jej nie poddamy, czy zostaniemy stabilnymi i rozwijającymi naszą tożsamość narodową, kulturową, prawną, czy rodzina to dalej będzie rodzina o fundamentach mężczyzny i kobiety. I myślę, że tutaj musimy sięgnąć do tych wielkich postaci, którzy obudzili tego ducha, powiedzieli nie lękajcie się, tak? I to było fundamentalne. Słowa Jana Pawła II, chociażby skierowane do nas, dzisiaj na Placu Piłsudskiego byśmy powiedzieli, żeby zstąpił duch twój, to rzeczywiście są te słowa, które zmieniły tę rzeczywistość i myślę, że odwoływanie się do tych wielkich postaci, wielkich świętych, błogosławionych narodu polskiego jest dla nas rzeczywiście ważne i to jest ta podstawa, również fundament naszej tożsamości i myślę, że też tej odwagi, żebyśmy nie bali się tych przeważających sił wroga. Na pewno sobie z nimi poradzimy, tylko musimy być rzeczywiście mocniej zjednoczeni. Doktor Marcin Romanowski, dziękuję panie ministrze za obecność w studium. Dziękuję też państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.